Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w katalogu numer 9, w katalogu, w którym na okładce mamy bardzo znaną piosenkarkę Natalię Schroeder i katalog kończy się 1 lipca. Oczywiście kosmetyki jak najbardziej są do kupienia w następnych katalogach również, natomiast ceny, które dzisiaj pokazuję, na pewno obowiązują do 1 lipca. Jest to film poświęcony tylko i wyłącznie nowościom katalogu. Dla tych z Was, którzy są stałymi fanami naszych produktów, to po prostu powiem troszeczkę więcej na temat nowości. Zacznę właśnie od tych dwóch produktów, które Natalia Schroeder nam poleca w pierwszych stronach, mianowicie na stronie 3 i 4 mamy wodę Wake Up i proszę bardzo tutaj, i kod wody to jest 37213, natomiast żelu pod prysznic o tej samej nucie zapachowej to jest 35991. I tutaj mamy zapach mięty, to jest taki bardzo delikatny zapach, ja więcej w ogóle na temat tych zapachów mówiłam na fanpage'u Oriflame w Piotrkowie Trybunalskim podczas live'u bodajże z 11 czerwca. Wejdźcie sobie tam i tam pokazuję te wody, mówię troszeczkę więcej o ich zapachach i tak dalej. Natomiast to są flakony bardzo fajne do małej torebki, mimo że mają 50 ml, to flakon jest taki zwykły, prosty, klasyczny, z cienkim szkłem, więc nie zajmuje dużo miejsca. Naprawdę bardzo przyjemne wody na tę porę roku. I na stronie 4 mamy tutaj Love It Up i kod wody 37214, natomiast jeśli chodzi o żel pod prysznic 35993. Odsyłam Was na fanpage, natomiast następną nowością na pewno jest na stronie 11. Zawsze firma na lato wypuszcza jakieś nowe produkty do stóp, dlatego że o stopy trzeba zadbać. Pokazujemy stopy, więc wypadałoby mieć je ładnie wypielęgnowane. Spray, którego ja nie korzystam z sprayu, dlatego że nie mam kłopotów z pocącymi się stopami, jakoś tak nawet dobrze, natomiast nie korzystam. Natomiast krem i scrub, przyznaję się szczerze, że jeszcze nie testowałam tych produktów, ponieważ mam tyle rzeczy otwartych. Słuchajcie, ja, no, można powiedzieć, że marnuję mnóstwo kosmetyków też dlatego, że nie nadążam, chcę dla Was testować i nie nadążam czasami z testowaniem, ale jak tylko przetestuję, jak tylko będę używać, bo ja bardzo lubię kremy do stóp, prawie każdego dnia kremuję sobie stopy i raz w tygodniu używam skrabu do stóp, więc jak najbardziej na pewno je wykorzystam. Chcę tylko skończyć właśnie wczoraj skończyłam swój skrab i dopiero wezmę się za testowanie, natomiast na pewno to są bardzo przyjemne zapachy, z tego co na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, na pewno bardzo przyjemny zapach. Cena minus 50%, więc myślę, że też bardzo ciekawa, bo zobaczcie, minus 50% oferta 7,99, jeśli jesteś klubowiczem, to myślę, że to jest atrakcyjne. Na 23 stronie mamy dwa nowe produkty, proszę bardzo. Słuchajcie, latem nie wyobrażam sobie produktów bez opalania, ale i uważam, że warto jest zawsze, dziewczyny i chłopaki, zamówić sobie produkt, który będzie na wszelki wypadek takim SOS. Ja zawsze w maju, początek czerwca mam taki produkt w swojej, że tak powiem, szafce kosmetyczce. Jest to produkt na wszelki wypadek po opalaniu, czyli nie musicie się, że tak powiem, spalić na słońcu, żeby go używać, ale w ogóle, jeśli się opalicie, a się opalacie, ja go mam, dlaczego mówię, żebyście kupowali takie rzeczy na wszelki wypadek, bo wyobraźcie sobie, że gdzieś wyjeżdżacie i nagle, nie wiem, dziecko, mąż, partner, nie wiem, ktokolwiek się przypali i wtedy szukacie w sklepach, chodzicie po aptekach, kupujecie jakieś pentanole, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy, zupełnie niepotrzebnie, bo ten produkt załatwiła Wam sprawę. A wiem o tym, ponieważ jedna z naszych konsultantek już niestety doświadczyła takiego nieprzyjemnego. Pojechała na kajaki i w jednym miejscu się nie wysmarowała, dziękuję bardzo, poparzenia słoneczne. I właśnie tym produktem się ratuje i powiem Wam jej opinię. Kilka lat temu mieliśmy taki produkt. I ona powiedziała, że jest to produkt zdecydowanie lepszy jeszcze niż ten poprzedni. On ma w składzie aloes. Aloes to jest składnik bardzo silnie nawilżający, regenerujący właśnie na podrażnienia. Więc słuchajcie, macie absolutnie pewny produkt, który warto jest użyć zaraz po opalaniu. Jeśli
Oczywiście trzeba go użyć zawsze wtedy, kiedy nie daj Boże się opalicie za bardzo, ale nawet jak opalicie się delikatnie, to też warto go używać, ponieważ on bardzo ładnie utrzyma Wam opaleniznę. Ja pamiętam ze 2 lata temu ten poprzednik, który był, to syn mi się właśnie tak mocno spalił i słuchajcie, w ogóle nie schodziła skóra ani nic, więc warto jest taki produkt mieć na wszelki wypadek, a nie potem gdzieś szukać i czasami przepłacać, bo zobaczcie, ten produkt kosztuje tylko 14,99, tak? On ma kod 34897 i naprawdę warto go sobie zamówić, warto go wziąć do walizki, do plecaka, w jakikolwiek sposób podróżujecie, czy nawet do auta po prostu go wrzucić i mieć, nawet jak jedziecie gdzieś na weekend na przykład, to również. Innym produktem, który jest nowością na tej samej stronie, kod 34898, a jest to spray samoopalający Sunzone. Jest to znowuż dla tych, którzy nie chcą się opalać na słońcu. To jest samoopalacz do twarzy i ciała. Do twarzy i ciała. On ma bardzo lekką konsystencję, taką wodnistą. Ma bardzo przyjemny zapach jak ten samoopalacz, bo niektóre samoopalacze tak dziwnie, specyficznie pachną. Ten właśnie nie ma czegoś takiego. On ma bardzo taką wodnistą formułę. Zobaczcie. O. To jest po prostu taka woda, która nam spływa, tak, więc dzięki temu, że ma taką wodnistą formułę, on bardzo ładnie, równomiernie będzie się Wam rozprowadzał. Ja go używam na nogi, bo nogi najwięcej chowam i najmniej mam opalone. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby ten produkt spełniał Waszą funkcję, czyli żeby był ładny, to polecam Wam najpierw zawsze peeling całego ciała, nawilżenie całego ciała, czy też twarzy, w zależności od tego, co chcecie sobie opalić. I następnie, czyli peeling, mocne nawilżenie, jakieś produkty nawilżające i dopiero wtedy ten produkt. To jest produkt również testowany dermatologicznie, podobnie jak ten. Oba mają testy dermatologiczne. Oba są mega wydajne i tak jak mówię, pięknie pachną, ponieważ no, ten jak na samopalacz, to wiem, że na pewno jest dobry. Co jeszcze tutaj, jeśli chodzi? No, minus. Tutaj mamy promocję minus 30%. Również, słuchajcie, warto jest się w takie rzeczy zaopatrzyć, tak samo i produkty do opalania ewentualnie, tak? Dlatego, że tak jak gdzieś jedziecie, tak musicie jakieś produkty kupić, a wydaje mi się, że ceny są mega atrakcyjne, ale co najważniejsze, macie przebadane produkty, macie sprawdzone produkty, więc chyba lepiej jest wziąć coś takiego ze sobą, niż potem być zaskoczonym. Na stronie 31 nowością jest wodoodporny tusz Wonder Lash XXL. Jest to wodoodporny tusz, tak? I wyjątkowa objętość, intensywny odcień, odporność na działanie wilgoci i szczoteczka oparta na opatentowanej technologii DuoCore. No i teraz, moi drodzy, ja nie używam w ogóle wodoodpornych tuszy. W ogóle, więc w ogóle się nawet nie pokusiłam o przetestowanie go, dlatego że wodoodporne tusze łamią rzęsy, wszystkie. Natomiast oczywiście, jeśli Wy lubicie i dla Was dodaje to Wam pewności siebie, czyli, bo ja jestem taka, że jeśli wchodzę do wody, jeśli idę się kąpać, to po prostu bez makijażu, po prostu robię pełen demakijaż. Natomiast jeśli Wy macie taką potrzebę i chcecie, to od koleżanek wiem, że ten wodoodporny tusz jest bardzo, bardzo dobry. Spełnia swoją funkcję, faktycznie możecie go zmyć tylko i wyłącznie produktem do demakijażu wodoodpornego. Co to znaczy? Produkt do demakijażu wodoodpornego musi mieć tłustą formułę. Jeśli jej nie ma, trudno Wam będzie zmyć taki tusz. Więc jeśli macie ochotę, to na pewno polecam właśnie ten tusz w imieniu koleżanek, którego testowałem. Na stronie 44 macie nowe odcienie pomadek. Tutaj proszę zwrócić uwagę. Ja jedną z tych pomadek mam na sobie. To są pomadki Master Creation, czyli moje ukochane. Ja mam chyba już teraz 6 tych odcieni albo 7 nawet. Uwielbiam, słuchajcie. Ja mam ten numerek 417-62.
O, nie wiem, czy będziecie widzieć, 417-62. I to jest ten taki delikatnie brzoskwiniowy odcień. On ma tutaj, w ogóle wszystkie pomadki mają logo Giordani, tak wytłoczone. To jest przepiękny odcień na tę porę roku. On bardzo ładnie podkreśla Waszą opaleniznę, ale ja ostatnio wiem, że wyglądam na bardzo zmęczoną, czasami mi to mówicie, dlatego że upały to nie są, to nie mój klimat w ogóle. Ja się czuję zmęczona, przemęczona upałami, ja bardzo kiepsko śpię, a jak wiecie 7 godzin minimum powinno się spać takim nieprzerwanym snem, twardym snem. A ja niestety bardzo często w nocy się budzę. No nie ma takiej nocy, żebym przespała tak twardo. Zawsze coś. Bo wiecie, jak są okna otwarte, to jakieś szumy za oknem, coś się dzieje, jakaś karetka, jakieś, nie wiem, sygnały i tak dalej. Ja od razu się zrywam, od razu się budzę, więc to nie jest mój klimat. I za każdym razem zauważam, że jak nakładam na usta właśnie tę pomadkę, to mam wrażenie, że ona mnie ożywia, ona dodaje mi takiej świeżości, dodaje mi takiej trochę energii, że ta moja cera wygląda zdecydowanie lepiej. Dlatego mówię Wam, ponieważ ten odcień jest jedynym takim z tych nowych odcieni oczywiście, takim teraz na lato, ale takim właśnie brzoskwiniowym, takim dodającej tej świeżości. To jest pomadka, która idealnie sprawdzi się oczywiście dla wszystkich ciepłych odcieni, ale i chłodne odcienie również myślę, że mogą skorzystać z tej pomadki, z tego odcienia. Także to było na stronie 44. Podpowiem Wam jeszcze, dziewczyny, żebyście zwracały uwagę na nazwy. Bo jak macie w nazwach peach, jeśli macie pin, kret i tak dalej, to są nazwy, które podpowiadają Wam, o jakim odcieniu może być, czy to idzie w róż, czy to idzie właśnie w brzoskwinie, czy idzie w jakieś nudowe kolory. Także warto jest się tymi nazwami sugerować. No i do tego oczywiście najlepsza jest konturówka. Ja mam tutaj akurat z tych starszych jeszcze wersji konturówkę, ale do tej pomadki na pewno będzie dobra ta 314-38 tutaj. 314-38 to ta, ona jest na stronie 34, bo pamiętajcie o tym, znaczy ja taka jestem, że ja przy takich pomadkach, ja używam konturówek, jeśli jest pomadka intensywna, to ja używam konturówek. Ja nie używam konturówki tylko do błyszczyków, natomiast do takich, i do takich bardzo nudowych ewentualnie pomadek, natomiast do takich intensywniejszych to zawsze mam konturówkę. Na stronie 46, dziewczyny, nowy korektor Master Creation z Giordani Gold. Również produkt, który bardzo polubiłam od samego początku. Zawsze używałam Iluskin, ten pink, coś z nazwą pink. Teraz mam Master Creation. Również na tym live'ie o nowościach mówię, porównuję z D1 właśnie tym Iluskin, ten korektor, więc warto sobie obejrzeć. Natomiast tutaj, dziewczyny, to jest taki, oczywiście wyciskamy sobie, tak? Nie wiem, czy to będzie takie widoczne, chcę ostro złapać, nigdy nie wiem, w tym aparacie, o jest. Wyciskamy sobie troszeczkę, tak? O, pędzelkiem, proszę bardzo. I to jest produkt o takiej, jak widzicie, kremowej konsystencji. On nie będzie nam spływał. No on jest korektor, on się musi trzymać pod okiem. Ma kremową, nawilżającą konsystencję i bardzo dobrze kryje sińce pod oczami, jeśli macie takie rzeczy. Bo do tej pory te wszystkie takie w sztyftach, które były mega kryjące, znowu obciążały skórę. A ten spełnia swoją funkcję. Naprawdę jest taki, zdecydowanie jest gęstszy od tego Iluskin. Tyle Wam mogę powiedzieć, tak? Zdecydowanie gęstszy, a jak gęstszy, no to wiadomo jest, że też na pewno lepiej kryje cień. Na stronie 71, proszę bardzo, mamy nowe witaminy. Witaminy z wapniem i witaminą D3. Moi drodzy, ja myślę, że tutaj już nic dodać, nic ująć. Pamiętajcie, że suplementować w dzisiejszych czasach się trzeba. My oficjalnie od 13 czerwca jesteśmy już Centrum Wellness by Oriflame w Piotrkowie Przysłowackiego i zapraszam Was na takie pogadanki, na takie prelekcje właśnie na temat tego, jakie suplementy, co należy suplementować i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Wam powiemy, bo pamiętajcie o tym, że dzisiaj
To inaczej. Jak będzie wyglądał stan naszego zdrowia za 5, 10, 20 lat, w jakim stanie będą nasze kości, będzie zależało od tego, co dzisiaj dostarczamy naszemu organizmowi. Ponieważ kości regenerują się co 10 lat, więc tak naprawdę no, tutaj należy już dzisiaj pomyśleć o suplementacji takimi produktami. To są takie pudrowe pastylki, które, ja pozwolę sobie otworzyć, bo tamto opakowanie już żeśmy zjedli. To są takie pudrowe, jak widzicie, tabletki do ssania. Pamiętajcie, że to trzeba ssać, dlatego że w połączeniu ze śliną czasami niektóre produkty właśnie nie wymagają połknięcia, a ssania, dlatego że od razu proces, że tak powiem, trawienia, no zaczyna się przyswajania właściwości tych wartości odżywczych, zaczyna się właśnie już w ustach i czasami w połączeniu ze śliną spełniają swoje efekty. Bo chodzi o to, żeby jednak, jeśli bierzemy jakiś suplement diety, żeby on no, w odpowiednio się wchłonął, a nie po to, żeby brać dla samego brania, rozumiecie? Tak samo jak astaksantynę łykamy z czymś, co ma jeszcze coś tłustego, więc tak samo tutaj to ze śliną na przykład, więc na to zwróćcie uwagę. Na stronie 89, ostatnie już nowości do włosów. Również ten produkt akurat testowałam, ale nie mam go przy sobie, zaniosłam do biura, bo wiem, że część z Was pożycza sobie. Bardzo fajny jest to pomysł, możecie sobie wypożyczyć taki szampon, odżywkę i przetestować. I słuchajcie, bardzo fajnie zmiękczają włosy, bardzo fajnie nawilżają włosy. Oczywiście z szamponami, jak z każdymi innymi kosmetykami, jest tak, że trzeba sobie samemu przetestować. To jest w ogóle seria, która jest na... To są ochronne produkty na właśnie takie upały, jakie w tej chwili mamy, na to słońce. Nie wiem dokładnie, bo wiecie... Twarz można szybko sprawdzić, a po włosach trudno jest mi sprawdzić, czy to chroni. Natomiast ja mam ogromne zaufanie do marki Oriflame i wiem, że na pewno tak jest. Połączenie filtrów UV pomagające chronić przed promieniami UVA i UVB i wolnymi rodnikami, a także specjalny składnik tworzący film, który pomaga zatrzymać wilgoć, zapewniając kontrolę nad poruszaniem się włosów. Szampon ochronny na upały, na wilgoć, ale zarówno zimne, jak i suche powietrze. Tak więc to są takie, to jest taki szampon i odżywka takie ochronne dla naszej skóry, głowy, dla naszych włosów. Na stronie 89 kod szamponu to 34912, a odżywki 34913. No oczywiście nie podałam kodu suplementów. Suplement 31766 i korektor, który Wam tutaj pokazywałam. Ja akurat mam tutaj, bo nawet nie powiedziałam, mam kul porcelanę, to 35115, taki jest kod mojego korektora. Oczywiście, jeśli jesteście bardziej opalone niż ja, no to zafundujcie sobie ten Warm Beige, bo on będzie zdecydowanie lepszy. Jeśli chodzi o nowości, to wszystko. Zapraszam Was jeszcze na film o ulubionych, o kosmetykach z katalogu 9, które moim zdaniem wypadałoby sobie kupić teraz właśnie na okres letni, ponieważ jest przy okazji też bardzo dobra cena tych produktów. Także zapraszam Was już na inny film, a w tej chwili bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!